Siemaneczko, w siódmej części Let's Play Gothic 2 Nostalgic Edition. Jak widzicie, wreszcie pozbyliśmy się łachów. Poczekajcie, odsuńmy się troszeczkę, żeby nas nie zagłuszali. I wyglądamy jak człowiek, prawda? Troszkę nas to kosztowało, ale muszę wam powiedzieć, że oprócz tego, że w poprzednim odcinku nauczyliśmy się włamywania, to ja między odcinkami poszedłem do Skavalorna nauczyć się skradania. Sorki, że to zrobiłem przed odcinkiem, między odcinkami, poza odcinkiem, tak? Ale no włamywanie się bez skradania, no to... Kurde, tak nie bardzo mi się przydało. No i zajebiście, że to zrobiłem, bo wyczyściłem jedną, drugą chatę, chyba wszystkie chaty mistrzów, bo byłem tak, tutaj u Bospera, u tego stolarza, u Kowala i nawet do tego alchemika zajrzałem, no i tylko te chaty wyczyściłem, dalej się nie zapuszczałem w miasto i tak, no zarobiłem między innymi na pancerz, to znaczy miałem już sporo kasy, ale nic nie sprzedawałem broni, w ogóle broń jest tak gówniano warta, 1/3 chyba ceny jest, nawet nie 1/3, chyba nawet mniej, bo na przykład ten topór za 6 monetek mogę sprzedać, chociaż nie wiem czy u Kowala nie dostanę lepszej ceny, ale nie, chyba wszędzie są takie same, nie jestem pewien, w każdym bądź razie no myślałem, że na tej broni, którą mam już niezły majątek, znaczy majątek, że troszkę kaski mam, nie, to jest parę złotych monet, no parę dziesiąt, ale tu nie ma dużo. Ale co, na ziołach można już trochę lepiej chyba zarobić, tak mi się wydaje, że z tego co tak, tak mi się po prostu wydaje z tego co sprawdziłem na szybko u Mateo. Dobra, tak wyglądają staty tego pancerza, oczywiście u Mateo kupiony, mam nadzieję, że to była dobra inwestycja. I znalazłem ten pierścień u Konstantino w skrzyni, nie wiem czy później dla gildii złodziei nie będziemy musieli go oddać. Mam nadzieję też, że za kradzieże, na których nikt nas nie przyłapał, nie będzie przypału tego Andre całego i nie będę grzywny zaraz płacił. Ale nie no. Dobra, tak wygląda nasz ekwipunek. No wydałem te umiejętności, te 5 punktów na skradanie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I chyba tyle, nie? A i poszedłem wybić te polne bestie pod tym jeziorem. Jezu, jak ciężko było, kuźwa. Nie wiem, czemu one pod tym jeziorem... Jakoś te na powierzchni lepiej mi się tłukło, ale te pod jeziorem to masakra. Dobra. Słyszę o tym po raz pierwszy. Tak się zastanawiałem też, jakiego mistrza wybrać. Kurde, próbowałem sobie przypomnieć, co wybierałem, jak grałem pierwszym i drugim razem. I pierwszy raz to chyba przeszedłem na Palladynie i to był Palladyn zrobiony pod kowalstwo, znaczy pod kowalstwo. Po prostu u Kowala byłem, a drugi raz, wydaje mi się, że to był najemnik, który miał początek u myśliwego, ale nie jestem pewien, czy nie był też czasami alchemikiem. No i teraz też mam taki dylemat, bo ciągnie mnie do alchemika, bo te miksturki w przyszłości wiem, że się przydadzą. Kiedyś jak, wiecie, to było paręnaście lat temu, byłem jeszcze małym, może nie takim małym, ale jeszcze dzieciaczkiem, więc nie przywiązywałem do tego wagi, co w przyszłości będzie potrzebne. A potki na siłę, czy na zręczność, czy na HP na stałe będą zajebiście przydatne, zwłaszcza, że głód w punktach tutaj będzie, zdecydowanie. To nie będzie G1, że nam zostanie na koniec gry 50 punktów. Oj, nie, nie, nie. A czy skóry będą mi potrzebne? Z jednej strony, kurde, tu potrzebne jest, żeby zadanie zrobić, a ja wiecie, że uwielbiam mieć wyczyszczony dziennik, więc korci mnie, żeby te skóry wykupić, ale z drugiej strony wiem, że też do zdjęcia skóry z czarnego trola będzie chyba potrzebna ta umiejętność. Chociaż nie wiem, czy zwykłe skórowanie wystarczy, ale z drugiej strony kasę będę miał ze złodziejki, więc... Wiecie, takie skóry zwierząt na handel tracą trochę sens, więc cały czas jestem w tym dylemacie. No ale dobra, chodźmy pogadać z ostatnim mistrzem. Jeszcze nie musimy podejmować decyzji w tym odcinku, ale chyba będę się kierował w kierunku alchemika, bo wydaje mi się, że u niego jeszcze nie byłem. I w sumie najemnik zrobiony pod alchemię też nie brzmi źle. Okej, wiadomo, mag by pasował. Paladyn może też, ale a dlaczego nie? Co, najemnik nie pasuje? Łowca smoków, walka ze smokami musi się wspomóc z czymś, nie? Przecież smoki to nie są byle popierdółki, nie? Dlaczego nie, kurde? Dlaczego nie? Dobra, mam nadzieję, że się nie wkurwi, że mamy pierścień przy sobie. Bo ja nie wiem, czy on może to zauważyć. W sumie mamy założony ten pierścień, więc... Siemano. A w ogóle parę razy mi się tak zdarzyło, jak złamałem wytrych, że wstawali, nie?
Aż się zdziwiłem. Dobra, zaczniemy może od księgi. Tam już słyszę tego Watrasa. Chyba to czytaliśmy u Xardasa. Albo nie, ja chyba tego nie czytałem, jak byłem tu na włamie. Dobra, mniejsza z tym. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. Sorki, już jestem, kurwa, telefon na dwudniowy wypad do hotelu regionalnego. Wiecie, te kurwa telefony z tymi hotelami to jest jakaś masakra. Na pewno wiecie, o co chodzi, pewnie się już spotkaliście. Z takimi, początek rozmowy nagrany przez automat i dopiero później się uruchamia prawdziwy facet. Znaczy, no prawdziwy czy tam kobieta, różnie bywa, wiecie o co chodzi. Jezus, a ja przerwałem nagrywanie przez takie gówno. Dobra, słuchaj. Pokaż towary. Pokaż mi swoje towary. Okej. Okay. Pełnia many, przepis. Skrzydła krwiopijcy. Ciekawe, czy skrzydła będę mógł... jakoś wytwarzać, wiecie. Znaczy, bo w jedynce dzięki książce mogliśmy żądła wycinać za friko. Ciekawe, czy tutaj czegoś takiego nie ma. A, poczekaj. Pokaż mi swoje... Wiem, że u Mateo pewne zioło, którego miałem bardzo dużo, było za 3. Tak, tutaj też jest za 3, czyli kupcy chyba wszędzie dają taką samą kasę. Potrzebuję... Co? Jesteś ranny? Nie. Nie. Wynoś się więc, bo zaraz... Nie denerwuj się, spoko. Zechcesz może nabyć nieco ziół? Jeśli masz jakieś na sprzedaż... A za co dostaliśmy 50 expa? Czy ja ci oddałem jakieś zioła za darmo? Znaczy, 50 expa to w sumie nie jest mało. Ale niczego tutaj... Kurwa, nie pamiętam teraz. Dobra, mniejsza. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę terminować jako czeladnik. U ciebie. U mnie? Nie! Miałem już wątpliwą przyjemność posiadania czeladnika. Jeden raz mi wystarczy. Poświęciłem wiele lat na jego naukę, a na koniec ten biedny głupiec się otruł. Wstąp na nauki do któregoś z innych mistrzów. Co muszę zrobić, żeby zostać twoim czeladnikiem? Moje sumienie nie zniosłoby ciężaru śmierci kolejnego dyletanta. W okolicy rośnie mnóstwo różnorodnych ziół. Wykorzystane w różnych kombinacjach dają zdumiewające efekty. Prawdopodobnie nie znasz nawet połowy z nich. Masz. Oto lista najważniejszych roślin. Przynieś mi po jednej z każdego rodzaju, a wtedy zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. Okej, kapuję. Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. Dobra. Okej. No to spoko, jakbyśmy się chcieli u kogoś innego uczyć. Czy... O ile nie będę... Dobra, żadne przestępstwa, kapuję. Dobra, umiejętności złodziejskie, co to jest? Okej. To jak często wytrychy się łamie za... Aha, zręczności, dobrze wiedzieć. Słyszałem, że obrażenia od kuszy zależą też od zręczności. Ale już celność od umiejętności, jak możemy się posługiwać. Znaczy, czy słyszałem, wyczytałem to ostatnio, jak szukałem jakiejś opinii na temat no tych, wiecie, gości czterech mistrzów. Czekaj. Dobra, pokaż mi tą swoją listę. Pokaż mi, co my tutaj mamy. Roślina lecznicza, ziele lecznicze, korzeń leczniczy. Sztaw królewski, chyba tego nie mamy i korzeni nie mamy, tak mi się wydaje. Nie, sztaw królewski jest chyba zajebiście
Premia do punktów trafień, nieźle, zajebiście warty. Ale wydaje mi się, że korzeni nie mamy. Nie, mamy korzeń leczniczy. Było kilka korzeni, nie? Chyba trzy. Dobra, no to będę to robił między odcinkami. Ale okej, już wiemy czego chcą. Czyli potrzebujemy zioła, potrzebujemy stówkę zapłacić Mateo i te skóry. Ciekawe, czy te skóry mogę wykupić gdzieś. A skóra, żeby ściągnąć skórę z czarnego trolla, to nie kupię tej skóry. Będę musiał ją... Kurwa, zastanawiam się, czy tych skór się nie nauczyć, ale jeszcze się wstrzymam. Chyba pociśniemy do Watrasa. Dlatego może tutaj do karczmy. Najpierw pod pustym cielaczkiem? Okej. Dobra, mamy tutaj jakieś fanty. Akrobatyki, nie wiem, czy się będziemy uczyć. Może być przydatna. To jest strażnik. Dobra, chodźmy do środka, zobaczymy. Co jest tutaj grane? Nikomu tego nie powtarzaj. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. Myślę, że tak. Nic się nie zmieni. Pokaż mi swoje. Dobra, co mamy tutaj? Przepis na gulasz. Składniki potrzebne do przygotowania gulaszu. Ciekaw jestem, czy gotowanie, czy, no muszę się tego nauczyć chyba, nie? Poszedłbym, chociaż... Nie wierzę. Kurwa, te punkty będą mi potrzebne, nie? Chyba, że modyfikacja da nam więcej expa. Nie wiem jak modyfikacja, bo ja wszelkie informacje, które mam na temat mechanik Gothica, to albo są z mojej pamięci, czyli z podstawowego Gothica Nutskruka, albo z neta. W zasadzie więcej z neta, bo dużo nie pamiętam, czyli też w zasadzie z Gothiczka Nutskruka, nie? Nie wiem jak bardzo modyfikacja tutaj wpłynęła na zdobywanie expa, na ceny przedmiotów ogólnie, no ale to też z drugiej strony ma swój urok, nie? Co ja chciałem sprawdzić? A ile przedmioty są u ciebie warte, tak z czystej ciekawości? Kurwa, wszędzie tak samo widzę, aha, dobra. Dobra, kumam. Po prostu trzeba odczekać. Jak idą interesy? Ta! Lord André rozdaje piwo za darmo na placu Wisielców. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No nie mogę znieść faceta. Ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szelonga. Ukradziono mi całe oszczędności. Nawet moje srebro. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi. A ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Ciekawe kto. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. No tak. Wiesz może coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. To jeden prawda. Z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. No nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura. Korinis to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czyha na człowieka wiele zagrożeń. Grasują tam dzikie bestie i bandyci. To proste. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. O co chodzi z tym Valentinem? Ma złota jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym na prawo i na lewo. Niezależnie od tego, czy ktoś chce go słuchać. Sporo pije i zwykle siedzi aż do zamknięcia, po czym wytacza się nad ranem na ulicę górnego miasta. I tak dzień w dzień. To jest chyba ten gościu, o którym nam opowiadał ostatnio Regis, z którym wszedł w bójkę i potem musiał płacić kaucję, nie? W jaki sposób mogę się dostać do górnego miasta? Musisz zostać obywatelem tego miasta. Znajdź jakąś pracę. Popytaj może robotników. Jeśli to nic nie da, możesz również skontaktować się z Lordem André. Znajdziesz go w koszarach. Być może pozwoli ci dołączyć do straży. Jej członkowie również mają wstęp do górnego miasta.
On po prostu za dużo. No okej. Okej, dobra, dzięki za info. Nie chcę go prowokować do walki, tego Valentino. Chyba go nawet nie ma tu na razie. A, no to spoko. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. A, bo on tutaj wieczorami pewnie przychodzi, dobra. Dlatego uprosił Inosa. Tutaj wiecie, wolę sprawdzić wszystkie zakamarki, no bo każdy fancik nam się przyda tak naprawdę. Bo jesteśmy gołodupcami jak na razie. Gołodupce może tak bardziej po polskiemu. Chyba idziemy do Watrasa z nim pogadać. Pewnie to będzie monolog taki już do końca odcinka. Coś, czuję, coś mi się kojarzy, że on miał zawsze dużo do powiedzenia. Znaczy zawsze, na początku. Ale Beliar nie znosił tutaj jest ten, widoku kurwa, gość. I niszczył wszystko, co Innos stworzył. No proszę, co my tu mamy? Czy nikt nie nauczył cię manier? To oburzające. Ujrzał wtedy Adanos, ciągle że tylko w ten ta paplanina. Nic nie może istnieć. Nie powinieneś na być teraz w pracy? Ani jasność, ale z drugiej strony, któż by tęsknił za takim śmieciem, co? Gdybyś stanął miał tyle złota, co ja, też nie musiałbyś braćmi pracować. I próbował ty jednak pojednać nigdy ze nie sobą będziesz tak bogaty. Jednakże widzę, bez że czeka skutku mnie z tobą dużo dobrej zabawy. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. Dbaj o popularność, nigdy nic nikomu nie obiecuj, bierz co dają i uważaj, by nie popaść w konflikt ze strażą. Współistniały w harmonii. Z zazdrosnymi mężami. Tak oto ci są najgorsi, powstało morze. Pytałem, a z morza kim jesteś. Wyłonił się jestem Valentino, a na lądzie powstało wszystko, co lekkoduch i rośliny i zwierzęta. Te wszystkie beztroskie, bogate kobiety wręcz się a na mnie rzucają. Na samym końcu powstali swoje kłopoty zachowaj ludzie dla siebie, mnie one nie interesują. Adanos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało. Kurde. A swą miłością no nie, no darzył jednakowo wszystkie nie rzeczy. Go, wkurza mnie trochę ten Watras. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć to, bestię. To ciebie należałoby nauczyć. A gdy do niej manier przemówił, stała nic się mnie to ona nie obchodzi jego sługą. Możesz mi nawet dać wpysk. Jutro wstanę świeży jak skoronek. Beliar tchnął ty w nią zaś będziesz część się włóczył swej z tą szpetną mocy, gębą by po mogła zniszczyć całą ziemię. Masz może jeszcze. Ale Inos powiedziałem ci już wszystko, co powinien Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć nie człowieka. Nie zamierzam go lać, zwłaszcza jak tu wszyscy patrzą, bo wiadomo jak to się skończy. Stał się swoją drogą, może go przypilnujemy jak Inos nad ranem się gdzieś szwęda i nikogo, ale nie no, straż jest wszędzie. W ogóle znowu przypomniał mi się wątek z tymi mistrzami, kto najlepiej płaci i duża większość ludzi przynajmniej tak pisali w necie. Oczywiście chodzi tu o podstawowego gotyczka z nocą kruka bez modyfikacji, więc nie wiem jak to się tutaj odzwierciedla, ale mówili, że u Kowala najwięcej zarobimy kasy. Ale ja już to wytłumaczyłem, że raczej pociśniemy w złodziejkę, nasz budżet będzie oparty na Watras. Niech łaska Adanosa będzie z tobą. I z tobą kim też jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej karmonii, który nie był w kolonii i nas co nie mogę zna dla ciebie wody zrobić? Tak, i nasz budżet będzie raczej na złodziejco oparty, więc nie potrzebujemy Kowala i jego świetnych opcji na robienie kasy. Chociaż nie wiem, czy kowalstwo w przyszłości też nie będzie potrzebne, żeby chyba wykuć jakiś miecz? Bo coś tam pisało, ale nie kojarzę takiego faktu, może nie. Wiemy, że skórowanie zwierząt, kurde, do tego czarnego trolla chyba by się przydało, żeby zrobić pewnego questa właśnie u najemników. Będę musiał to jeszcze sprawdzić, bo jak nie to zainwestujemy, żeby chociaż liznąć tego skórowania, te 5 punktów. Dobra. O kurwa. Dobra. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. Lecimy z tematem. A czemu miałbym to zrobić? Przysyła mnie Kawalorn. Naprawdę? I co powiedział? Że nie wzgardzisz pomocą osób wszechstronnie uzdolnionych. A więc chcesz się do nas przyłączyć? Czy tak, mój synu? Myślę, że tak.
Powiedz mi coś o... A czemu miał... A, dobra, sorry. Mam list adresowany do ciebie. O, 200 ekspa. Do mnie? Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Od Kawalorna, myśliwego. Kawalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. Pewnie. Pewnie, pewnie. Powiedz mi coś. A czemu mnie? Dobra, jeszcze nie chcesz. Okej. O, błogosławieństwo, pewnie. Przybywam, by prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Dobra. Gdzie mogę znaleźć jakiegoś kapłana Inosa? Najlepiej rozejrzyj się po targowisku. Znajdziesz tam wysłannika klasztoru. Okej. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Tylko wybrańcy Inosa i wybrańcy Adanosa mogą posługiwać się magią run. Ale magia dostępna jest także zwykłym śmiertelnikom pod postacią magicznych zwojów. Mogę cię nauczyć, jak lepiej wykorzystywać dostępną ci magiczną moc. Dobra. Chcę zwiększyć... Mana, no dobra, spoko. Tu mamy nauczyciela od many. Oj, przepraszam. Opowiedz mi o bogach. A co dokładnie chciałbyś powiedzieć? O nie, to są nowe opcje dialogowe? No dobra. Opowiedz mi o Beliarze. Beliar jest mrocznym bogiem śmierci, zniszczenia i wszystkich rzeczy nienaturalnych. Toczy on wieczną wojnę z Innosem, ale Adanos dba, by ich siły zawsze były wyrównane. Niewielu ludzi pozostaje w służbie Beliara, ale są oni niezwykle potężni. Żeby nie było, ja to wszystko wiem, ale Bezi pewnie nie, więc może mi się to kiedyś przyda, w sensie Beziemu, ta wiedza. Opowiedz mi o Adanos jest bogiem harmonii. To boski strażnik równowagi pomiędzy Inosem a Beliarem. Jest też wielkim sprawcą zmian i panem wód wszystkich mórz, rzek i jezior. Jego oddanymi sługami są moi bracia, magowie wody. Opowiedz mi... Dobrze. Inos jest pierwszym i najpotężniejszym z bogów. To on dał światu słońce. W jego władaniu znajdują się światło i ogień, które podarował ludzkości. Inos jest też sprawiedliwością i prawem. Jego kapłanami są magowie ognia, a wojownikami mężni paladyni. Dobra, czyli wiemy chyba wszystko już o bogach. Znalazłem tę kamienną tabliczkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? To artefakt prastarej kultury, którą badamy już od dłuższego czasu. Jest ich kilka rodzajów. Część zawiera informacje o historii tego dawnego ludu. I te mnie właśnie interesują. Przynieś mi wszystkie, które uda ci się znaleźć. Czeka cię za to nagroda. Okej, ciekawe. Chciałbym... Datek na świątynię Adanosa może zmazać jaką su... Nie, w życiu... Chwilowo nie mam... Nic się nie stało. Adanos zawsze ucieszy się z twojej... 50 złotych monet? Nie. A czy te tabliczki... Aha, bo on mówił coś dwa rodzaje. Dobra, czyli... Bo niektóre możemy... oddawać. Stara kamienna tabliczka... A no tej nie oddamy. To możemy oddać, nie? Dobra. I rzekł wreszcie do swych braci. Okay. Nie pamiętam, co dawały te tabliczki. Jakieś buffy, tylko nie pamiętam, czy do umiejętności, czy do statystyk siły i zręczności itp. Tak, powiedz mi coś. Dobra. Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów.
spoko, chociaż myślałem, że trochę więcej expa będzie. Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. To prawda. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta? Chyba warto być... Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? Wydaje mi się, że chyba warto być szczerym dla Watrasa, tak mi się wydaje, no. Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki? Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Co prawda Xardas nie chciał, żebyśmy mówili magom o tym, ale chyba chodziło mu prędzej o magów ognia, nie? No nie, plotki to on wyczuje, że blefujemy. Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta, a więc żyje i on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem. No tak. Któremu nekromanta Xardas powiedział... Tak. Że armia smoków zamierza podbić cały kraj. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Tak. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dokładnie. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Cieszę się, że się rozumiemy. Dostaniesz szansę na dołączenie do wodnego kręgu. Okej. Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. No i to mi się podoba, równowaga, nie? Nie jesteśmy źli, no nie jesteśmy też ultra dobrzy, równowaga. Taki będzie nasz bezi. Pokonałem śniącego. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio słyszy. Nawet historię o wypędzeniu z tego świata potwora, znanego jako śniący. Pytaj się Saturasa. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowa. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. Chociaż nie wiem, czy to taki dobry pomysł, bo magowie wody, no, troszeczkę pod koniec poprzedniej części się na nas urwili. Uwolniłem wielu ludzi. Bariera została zniszczona. No, jeśli to naprawdę twoja zasługa. Ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody i niewinni osadnicy. Po całej krainie rozpanoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Korinis. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko że... Tak? Najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Sądzę, że to bardzo ważne. Pomów z Lordem Hagenem. Dobra... Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdoła ci proszę, pomóc. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Kurde, ten odcinek do będzie długi. Do której gildii mam się przyłączyć? Jedynie trzy są dość potężne i wpływowe, aby się liczyć.
to straż, magowie ognia i najemnicy z farmy Onara. Wybór należy do ciebie. Lares może pomóc ci w podjęciu tej trudnej decyzji. Lepiej z nim pomów. No dobra, zastanowię się. Tak zrobię. Dobra. Okej, zakończymy tą rozmowę, bo i tak odcinek będzie... Jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa, przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział, co dobra. Zrobić. Dobra, tak odcinek będzie mega długi, więc sorki, ale no tak myślałem, że jak podejdziemy do Watrasa, to się trochę zejdzie. No ale dobra, myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. No... Już troszeczkę wiem, w którym kierunku chcę iść Bezim, jeśli chodzi o build, znaczy nie o build, bo build to jeszcze nie wiem, czy będziemy dual wielding cisnąć i bronię pod zręczność. Ale człowiek i bestia, nie wiem, czy łuk, czy kusza, zobaczymy, ale chyba pójdziemy do tego Konstantino, tak? Jeśli chodzi o łucznia. Ale to jeszcze nie jest podjęta decyzja na 100%, ale na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.